Dwa. Jeden. Dzień dobry Państwu. Bardzo dawno nas nie było tutaj na tym kanale. Jeszcze sprawdzę, czy mamy dźwięk. Mamy dźwięk. Moi drodzy, po bardzo, bardzo dużej przerwie wracamy na garaż. Witamy w 2024 roku. Mamy dzisiaj masę dla Was w ogóle obwieszczeń parafialnych, nowinek, rzeczy, które się wydarzyły, bo nie widzieliśmy się, kurde, ze 3 miesiące. Więc dużo, dużo rzeczy Wam chcę dzisiaj opowiedzieć o samochodach, o tym, co będziemy robić, z kim, co i jak. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. A zatem, jesteśmy w 2024 roku, zaczęliśmy kręcić YouTube w 17, więc to będzie któryś? Zaraz rozpoczynamy 8 sezon Fast Family. Witam Was w 8 sezonie Fast Family razem z Igorem, który jest tam z tyłu. Więc jak skoro mam już go w kadrze, to obwieszczenie numer 1, którym możemy się pochwalić, że Igor stał się członkiem. Igor stał się pełnoprawnym członkiem teamu Fast Family na stałe, więc będziecie go widywać już nie od strzała, tylko będziecie go widywać regularnie w naszych materiałach. Igor razem z nami współtworzy to, co robimy i będzie tu widywany naturalnie i w standardzie. Obwieszczenie numer dwa, co z ciekawostek, słuchajcie, póki jest jasno, to wam pokażę. Sprzedaliśmy Pathfindera, to widzieliście na pewno, bo gdzieś tam na Instagramach i tak dalej sprzedaliśmy. Nasz ciągnik, nasz główny samochód do jeżdżenia z autami na tory, na zloty i tak dalej. I w miejsce Pathfindera, moi drodzy, wszedł nowy ciągnik. Oczywiście wyczuwam już oddech hejterów na karku, że nie jest to japoński samochód. Jest jeszcze gorzej niż nie japoński, ponieważ jest to Volkswagen. Jest to po prostu Volkswagen, no niestety, no tak wyszło, słuchajcie. Ale samochód bardzo ładny, nowoczesny, świeżutki. Oczywiście w najmocniejszej wersji Aventura, 258 koni, ze skrzynią 8 HP, słuchajcie, z napędem na 4 koła. Jest to samochód dłuższy i większy niż Pathfinder, więc mamy potwierdzone, że super się tym lawetuje, super się jeździ z lawetą. Duży, taki czarny, pakowny. Od razu dokupiłem moje pierwsze tuningi, dokupiłem do niego taką zabudowę paki, bo słuchajcie, to jest w ogóle bania. Macie pick-upa i komplet kół 20 nie chciał się zmieścić na pasę, dlatego się wkurzyłem, dokupiłem tą zabudowę, żeby po prostu, żebym był w stanie tutaj wrzucać komplet kół, no nie? Także tutaj mamy taką już teraz dużą pakę, cudawianki, centralne zamki i w ogóle bajery, nie? No, napęd na 4 koła, hak, kamery, co my tam mamy w środku, jakieś wiecie, skórki i tak dalej, jest, powiem wam, salonik pełny. I w ogóle kolejna ciekawostka jest taka, że to jest nasz pierwszy w życiu leasing. Nigdy w życiu nie mieliśmy leasingu, to jest nasze pierwsze w życiu auto w leasingu. Nie kupiliśmy go nowego, tylko tam już z przebiegiem. On jest 21 jakoś rocznik. Natomiast no jest to jakieś wydarzenie, po raz pierwszy w życiu mieć leasing, co nie? Chowam się do środka, do garażu, bo pizga na dworze jest minus 3. Ciekawa historia jest ta, od kogo tego Amarokot kupiliśmy, bo ten samochód kupiliśmy od Zbyszka Zibiego, który się ścigał w 1/4 mili Mustangiem Fox Body, takim wiecie, prawie 2000 koni. I on z nim jeździł na zawody, przywoził zawsze puchary, więc auto z dobrą energią do wygrywania zawodów. Przyczepa, którą widzieliście możliwie na naszym Instagramie, no dzisiaj nie będę tam szedł, ale kupiliśmy przyczepę transporter na samochód, taką dużą, ogromną, zadaszoną. Przyczepa też jest od teamu motorsportowego, od mistrzów, wicemistrzów Polski, Europy w rallycrossie, także nowy zestaw, wiecie o co chodzi, będzie... No musi wozić auto, które będzie gdzieś wygrywać, jak będzie jechać, także no nie może być inaczej. Także spoko, to jest pierwsza nowinka na ten sezon, że wymieniliśmy ciągnik, mamy nową przyczepę, która też będzie przyczepą eventową, to jest też ciekawostka odnośnie tej przyczepy, dlaczego kupiliśmy transporter w takim kształcie i taki, bo ona będzie służyć za takie jeżdżące trochę stoisko mobilne, będziemy mogli na przykład pojawić się na jakimś zlocie, na jakiejś innej imprezie, postawić, rozłożyć i ona będzie po prostu stoiskiem, więc to jest w sumie bardzo fajna opcja, że ona ma właśnie taki kształt, a nie tam jakiś taki obły, jak typowe transportery. Co robi dziś Igor? Inne kształty generalnie, prawda? Igor instaluje do zderzaka, do BMW kanarcy. Udało mi się w końcu dorwać kanarcy z Tegiwy, z UK.
Tegiwa to się nazywa Motorsport. W zeszłym roku je zamówiłem, po czym po 3 miesiącach czekania przeprosili i powiedzieli, że jednak ich nie ma. W tym roku, jak zobaczyłem, że są na stanie, to je gdzieś tam zamówiłem. Są ładne, nie są idealne, bo tutaj to... A, sorry Igor, jak ci to dotknęłem, co ty tu skrytem? No stres, nie, już sobie odznaczyłem, więc... są ładne, nie przylegają tak perfekcyjnie, ale jakby za tą cenę... Jakby alternatywa jedyna, jaka była, to była w Niemczech i kosztowała 1200 zł. Więc jak za te, nie wiem, 400-500, co mnie te kosztowały i naprawdę twarde, takie porządne, to nie ma ogólnie dramatu, bywało gorzej. Takie o. Tak jest to. Są polakierowane? W jaki polakierowane. Sposób? Jest jak na włókno szklane, to takie twarde, ładne włókno, tak nie? Tak nie daje gorzej to wygląda. Co dalej? Nie wiem, czy to widzicie, ale moi drodzy, w garażu odbył się remont. Igor był integralną częścią tego remontu oraz mój wspaniały teść. Bo ja to jestem, nie jestem mocny w takie tematy, natomiast generalnie, słuchajcie, jest nowy kolor, widzicie, są białe te, wszystkie lampy świecą, jest znacznie więcej światła, pojawiły się wieszaki na skrzydło, na aero, skrzydło splitter, pojawiły się wieszaki tam na jakiś wydech, zderzaki, no jest pomalowane, jest ładnie czysto, jest niestety tutaj nadal burdel jeszcze, ale ten burdel zniknie w dużej mierze, bo tutaj mamy dużo mandżuru takiego eventowego, festowego i to wszystko wywalimy stąd, jak tylko przyjedzie kontener, bo zakupiłem kontener, słuchajcie. I jak ten kontener na dniach przyjedzie, to wszystko do niego, te wszystkie nasze eventowe pierdy wrzucimy, a tutaj zostaną już tylko rzeczy samochodowe. BMW, jak widzicie, jest obecnie rozebrana z Areo i w sumie to czeka następny sezon. W zasadzie to nie z BMW nie robiliśmy na ten moment żadnych przeróbek. Jedyne co nowego z BMW wleciało, to moi drodzy jest nowy fotel. Pozdrawiam Racer's Edge, naszego zioma, od którego go kupiłem. Także porządny, homologowany fotel Momo. Bardzo fajny, taki sam u mojego kolegi Bernda. Widziałem możliwość się przymierzyć w czerwcu na Nürburgring i stwierdziłem, że chciałbym takie siedzenie. Więc jak zobaczyłem, że jest do kupienia w dobrych pieniądzach, to po prostu sobie kupiłem. Chciałem takie siedzenie i takie mam. Tak, dokładnie. No wiecie, mi się też trochę schudło, ja wcześniej jeździłem w tym, o tam stoi to Mirko, nie? Ja jeździłem w tym Mirko S2000, on jest taki na tęższego obywatela, a że ja w dupie jestem szeroki, w sensie no mam taki rozstaw, no miednicę mam, nie wiem, szeroko, jak to nazwać, tak, grube kości, to generalnie jest tak, że zawsze musiałem trochę większe te fotele pod siebie brać, ale mi się schudło w ostatnim roku. No, zszedłem z 89 na jakieś stałe 8,3, 8,4, no i zacząłem fruwać w tym fotelu. Jednak jak człowiek zaczyna już cisnąć i chce wygrywać zawody, no to nie może w fotelu latać, tylko trzeba być przytwierdzonym do sobie do auta. No i jakby pojawił się pomysł, że chciałbym fotel mniejszy po prostu, co nie, stąd nowe siedzenie i w ogóle. No i homologowane siedzenie to homologowane siedzenie, co ja wam będę opowiadał. Jakby jakość wykonania takiego siedzenia, które kosztuje nowe, nie wiem, 3000 zł, jest znacznie lepsza niż fotela, który kosztuje 1000 zł, no to możecie się domyśleć. Dobra, tu postawię, moi drodzy, tą kamerę, bo mi się nie chce z nią biegać, a potem i tak będę słyszał, czytał komentarze na YouTubcu, że ten, że biega, macham jak jakiś idiota, generalnie bywają takie komentarze. Z takich rzeczy, co u nas w ogóle tak prywatnie, jeżeli by was to w ogóle interesowało, i dlaczego też tak wypadliśmy dość mocno? No ja pomijam, że my generalnie na zimę wypadamy często, bo to był taki okres, kiedy po pierwsze składam japfestowy film. W tym roku zarzuciłem sobie rekordowy temat, po raz pierwszy wyprodukować film pełnometrażowy i dokumentalny. Za kilka dni premiera na naszym kanale, więc zapraszamy was do oglądania tego filmu, bo czegoś takiego jeszcze nie było. Myślę, że jest to największy projekt filmowy, jaki zrealizowałem w moim życiu. Jest to taki film bardzo na poważnie, który wam bardzo polecam obejrzeć, bo naprawdę po raz pierwszy dajemy jakby taki wjazd na zaplecze do nas i pokazujemy, jak wyglądamy od kuchni, jak wygląda organizacja Japfestu. Ten film opowiada wszystkie wydarzenia z 23 roku, całą drogę do Japfestu Tor Poznań, także ktokolwiek się Japfestem interesował, to na pewno ten film wam się zdecydowanie spodoba. To nie jest taki, wiecie, to już nie jest taki teledysk, gdzie leci sobie muzyczka i tam autka, tylko to jest naprawdę film pokazujący rok pracy naszych uczestników, tunerów, w ogóle wszystkich ludzi. Jakby ten film pokazuje Japfest trochę jak Ewangelia. Pokazuje Japfest z perspektywy wielu różnych ludzi, tak? Czyli zarówno organizatora, ale także tunera, także uczestnika, zawodnika w wyścigu, naszych podwykonawców, wolontariuszy, naszego crew, ekipy. Także no jak was to interesuje, to polecam. To naprawdę jest kawałek fajnego filmu o eventach motoryzacyjnych. Myślę, że nikt jeszcze u nas w Polsce czegoś takiego nie zrobił i to będzie naprawdę gratką, czymś bardzo ciekawym do obejrzenia. Także już za kilka dni, w najbliższą
niedzielę na naszym kanale będzie premiera. Poza tym, jak wiecie, no, ja jestem z tych, co zimy nie znoszą i jak jest pizga, a zima to nie muszę nikomu tłumaczyć, w tym roku dała w kość, także gdzieś tam od końcówki listopada cały grudzień pizgało i w ogóle do dupy, więc ani coś z samochodem mi robić, ani nic. Mieliśmy trochę nas życie, dojechało zaraz po zakończeniu sezonu, w ogóle to zobaczycie jakby wszystkie wydarzenia, więc nie będę spoilerował, wszystkie wydarzenia z Becoming i z sezonu wyścigowego 23 zobaczycie w cyklu Becoming, do którego teraz siadam dopiero do montażu. Natomiast zaraz po jakby zakończeniu ten, no niestety bardzo nagle i bardzo nieprzewidywanie nasz kochany kot odszedł i to nas no, wyrąbało na dobre 4 tygodnie z życia, bo to był taki nasz mega, mega bliski przyjaciel i jakby ktokolwiek z was jest kociarzem i jest z kotem blisko, czy z psem w ogóle ze zwierzęciem, to na pewno zrozumie. Nie ukrywam, że była deprecha naprawdę taka fest i długo się z tego zbieraliśmy, ale w pierwszych dniach grudnia w naszym domu pojawiły się dwa małe kotki, też Maine Coony, także na Instagramie na pewno je wcześniej czy później będziecie widzieć, bo to dom bez kota to głupota, jak to mawia Marta, więc a że Igor też ma kota i w ogóle wokół nas to wszyscy mają koty, to wszyscy to rozumieją. Dużo planów teraz, dużo rzeczy się dzieje odnośnie teraz nowego sezonu, teraz styczeń jest takim momentem, kiedy wszystko się zawiązuje, no są już terminy Japfestów obu, Tomaszowo pierwszy weekend czerwca, Tor Poznań ostatni weekend lipca, czyli jakby dokładnie tak jak chcieliśmy od samego początku. Tor Poznań będzie trzydniowy, jakby pełny trzydniowy Japfest na torze Poznań. Robimy pauzę od flatoutu, to była trudna bardzo decyzja, ale musiało tak być w tym roku, ponieważ musimy na maksa dopieścić takie szczegóły, wszelkie detale związane z Japfestami, żeby Japfesty były po prostu doskonałe. Nie jesteśmy w stanie po prostu naraz robić trzech eventów, kiedy jeszcze niektóre nie są dopieszczone. Także ten rok dajemy sobie na takie dopracowanie Japfestu, żeby tam w ogóle, no naprawdę, to ma być najlepszy event w tym kraju, koniec, kropka. Natomiast wracamy z flatoutem w 2025 roku, czyli w następnym sezonie, na nowym obiekcie i z nową formułą. Nic więcej na razie nie chcę zdradzić, ale będzie naprawdę grubo i chcę, żebyście wiedzieli, że nie odpuszczamy tego, tylko robimy rok pauzy, żeby się przegrupować i zrobić to dwa razy lepiej niż do tej pory. Mamy dużo pomysłów, dużo wniosków, no będzie tylko lepiej, nie? Co tam jeszcze? Wyścigi, nie? Jeżeli chodzi o wyścigi, w tym roku będzie zmiana duża. W ogóle planowałem ten rok, totalnie miałem taki zamiar, żeby wyluzować, żeby nie robić takiego szaleństwa, jak w 23 roku zrobiliśmy sobie z Martą, czyli dwa cykle wyścigowe. W zasadzie to w czterech startowałem łącznie, bo w 23 startowałem, jechałem całe Track Masters, jechałem całe ARC Endurance w Czechach. Do tego pojawiłem się na German Time Attack Masters, na Nürburgring i jeszcze na VT Cupie wystartowałem i jeszcze jakieś treningi i jeszcze jakieś testy innych samochodów. Efekt był taki, że policzyłem, że zaliczyliśmy chyba jakieś 15 wyjazdów, czy 16 wyjazdów torowych, w tym większość za granicę w sezonie, plus dwa Japfesty flatout i wszystko, co mamy na głowie, jakieś YouTube'y. Powiem wam, że 2023 rok nas zeżarł, zmielił i wypluł tyłem po prostu. I zresztą moja waga i moje zejście z 89 na rekordowe 80,4 w pierwszych dniach sierpnia, jak był Japfest, no było najlepszym obrazem tego, jakby jak nas przemielił 23 rok. I obiecaliśmy sobie, że nie zrobimy sobie tego drugi raz w kolejnym roku. Był ambitny plan. Znaczy, nadmienię odnośnie wagi jedną rzecz. Michał przez chwilę był chudszy jak ja, co się rzadko... Tak, faktycznie! Ja ważyłem mniej niż ty. Tak. Yeah, to był hit grubo, generalnie. Grubo. No, ale to tak, ja tak od stresu chudnę, nie? Natomiast słuchajcie, no był plan, że No, luzujemy wora. Taki był plan, wyjeżdżamy tylko na jakieś kilka fajnych eventów w sezonie, takich for fun. I w ogóle, wiecie, nie spinamy się i nic. No i powiem tak, nie mogę tego jeszcze ogłosić na ten moment, bo w momencie, kiedy publikuję ten film, jeszcze mamy nie wszystko, że tak powiem, dopięte. Kolokwialnie dopięte, popodpisywane i tak dalej. Ale będzie grubiej niż w zeszłym sezonie, no niestety, no takie jest życie, nie? Może nie będzie aż tylu wyjazdów, co w zeszłym, będzie ich mniej, ale jakby ranga wyścigów, w których będę się ścigał w tym roku i samochód, którym będę się ścigał, to już będzie naprawdę kosmos, będzie naprawdę fajnie i to będzie już coś takiego, no duży, duży, ogromny krok do przodu dla mnie wyścigowo. Także to wszystko zobaczycie na filmach, na pewno by to... Trzeci sezon Becoming napisał się sam w pierwszych dniach stycznia na dobrą sprawę, więc scenariusz jakby zostanie, już napiszę sezon, ale już tak, mamy potwierdzenie od platform streamingowych, że trzeci sezon na pewno będzie, nie? Gdy jeszcze drugiego nie skończyłem składać. Także na pewno będzie grubo, dwa Japfesty,
Co? No nie nagrałem dla was nadal filmu o Caymanie. Bardzo chciałem wam pokazać, jak wyglądał, bo już zrobiłem mu jakby przez te pierwsze pół roku taki makeover, cały tam pakiet GT4, karbony i tak dalej. Fura wyszła obłędnie, wygląda zarąbiście, ale jest tak zrąbana pogoda, że nie ma siły, żebym ja tym samochodem wyjechał na dwór, więc jak będzie sucho i ładnie i słońce, to nagram, ale kiedy to nastąpi, to sami wiecie, że no nie wiem, kiedyś jak będzie pogoda. W Caymanie zepsuła się pierwsza rzecz, w Caymanie padło sprzęgło. Ciekawostka, to sprzęgło jest w ogóle mega niedrogie, bo 800 zł kosztuje i nie trzeba wyjeżdżać całym napędem silnikiem, żeby je wymienić, więc na dniach wymieniamy sprzęgło. Pierwsza naprawa, to z takich ciekawostek, nie? Poza tym, myślę, że lightowo, nie? Myślę, że nie przewidujemy jakichś dużych zmian we flocie samochodowej. Może jakieś daily. W sensie mamy jeden samochód, który teraz sprzedajemy, taki, którym jeździmy na co dzień, który nie jest japoński. Może jak go sprzedamy, to pojawi się jakieś japońskie daily i na pewno coś tam pokażemy. Jak nie, no to zobaczymy. Bez parcia, na pewno żadnych zmian w tym roku, typu sprzedawanie Caymanów, sprzedawanie jakichś innych aut, bo te auta, które mamy, są super i na pewno z nami zostaną na cały ten sezon i pewnie jeszcze przyszłe sezony. Także zobaczymy gdzieś tam, co tam z tego będzie. Szykuje się jedna duża rzecz, no dobra, jakby jest szansa, że w tym roku szarpniemy się na pewną ogromną zmianę w naszym życiu, o której na razie jeszcze nie mogę za dużo mówić, bo ja jestem taki, że nie chcę zapeszać. Natomiast jeśli to się wydarzy w okolicach lata, to będziemy wam o wszystkim opowiadać i możliwe, że zrealizujemy jakieś takie kompletnie odstrzelone marzenie, po części związane z samochodami. No to już wszystko potem będziecie widzieć na YouTubie, bo to będzie stricte związane z naszymi filmami i z YouTubem, więc trzymajcie za nas kciuki, bo przed nami bardzo intensywny, bardzo pracowity rok, po raz kolejny przełomowy, mi się wydaje, i no, postaramy się nie zajechać, no ale może być różnie, póki jesteśmy młodzi, jeszcze mamy siłę, no ja powoli małymi krokami dobijam do 40, rocznikowo w tym roku 39, więc póki jeszcze mamy siłę, żeby ostro jechać z koksem, to jedziemy, bo może kiedyś jej nie będziemy mieli, więc co, nie ma co się zatrzymywać. Moi drodzy, mam nadzieję, że zaciekawiło was to, co was czeka w tym roku, co wam opowiedzieliśmy. Nie ma dzisiaj z nami Marty, ale Marta was też bardzo serdecznie pozdrawia z domu, bo w tym momencie się opiekuje kotami. Natomiast co? Widzimy się w następnych materiałach. Widzimy się za tydzień na, jakby zobaczycie premierę filmu. Zapraszam was też na Instagrama, bo wy na Instagramie zobaczycie, teraz nie pamiętam, czy kiedy ja ten film opublikuję, ale powinniście na Instagramie zobaczyć zdjęcia bądź na fejsie z premiery kinowej filmu Miało nas tu nie być, czyli filmu dokumentalnego o Japfeście, bo dla wszystkich naszych gości, aktorów i tak dalej, partnerów robimy taką stacjonarną premierę w kinie, także na pewno jakieś foty z tego zobaczycie, z naszej takiej pierwszej prawdziwej premiery z czerwonym dywanem. Igor już kończy montować kanarcy, skutecznie mi dokładał tutaj ciekawych dźwięków. Mam nadzieję, że się podobało, moi drodzy. Widzimy się w następnym materiale. Nie powiem kiedy, bo nie wiem. Jak będzie pogoda, to wyjadę Caymanem i na pewno nagramy odcinek z Caymanem. Do zobaczenia. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Pa, 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 pa. To jak mówi Igor. Do zobaczenia, nara, bye bye.